Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 27 sierpnia a 29 sierpnia, i zgodnie z tytułem, Rosja ma problem z rezerwami. Będziemy dzisiaj omawiać tę sytuację, bo ona jest bardzo ciekawa. Natomiast, nim zaczniemy raport wojenny, wielka prośba do Was o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki Wam ten kanał się powiększa, dzięki Wam mogę zapraszać też inne osoby do rozmowy. Możemy rozmawiać o różnych rzeczach, nie tylko o Ukrainie. Natomiast to dzięki Wam też powstają nowe materiały i bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że zostajecie też patronami, patronkami, że wspieracie moją pracę oraz to, co wykonuję. Słuchajcie, my przechodzimy sobie na Mapy Ukrainy i zacznijmy raport wojenny. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Dzisiaj, zgodnie z tytułem, Rosja ma problem z rezerwami. Tak, drodzy Państwo, Rosja ma problem z rezerwami. Okazuje się, że sytuacja na Zaporożu jest tak skomplikowana, że Rosja nie tylko musiała przesunąć siódmą dywizję górską szturmową gwardii z odcinka chersońskiego, ale także musiała przesunąć jednostki z odcinka sywierskiego oraz odcinka. Kremienna, a dokładnie jednostki ługańskie oraz jedną dywizję, i to jest ciekawe, dywizję powietrzno-desantową, powietrzno -desantową, szturmową dywizję 76 Pskowską, która tutaj no, została przesunięta w trybie alarmowym na odcinek zaporowski w rejon Robotynę. I co jest ciekawe, drodzy Państwo, to to, że odwodem strategicznym. Miała być pierwsza armia pancerna gwardii oraz elementy szóstej armii. Natomiast dzisiaj rosyjskie dowództwo w trybie pilnym przerzuca jednostki, które są tak naprawdę wyciągane z linii frontu i przenoszone na inny odcinek. O czym to może świadczyć? Może to świadczyć o tym, że sytuacja jest na tyle skomplikowana dla strony rosyjskiej, że nie dość, że nie ma rezerw na tyłach. To w trybie alarmowym czy, czy dość szybko musi reagować na sytuacje, jakie powstają. A druga rzecz jest taka, że ta sytuacja, właśnie na odcinku zaporowskim, jest sytuacją na tyle poważną dla rosyjskiego dowództwa, że no, osłabia inne odcinki frontu, aby Ratować sytuację na innym odcinku frontu. Można powiedzieć, że jest kołderka za krótka i, i może to też być prawdą, natomiast y, świadczy to też o tym, że pierwsza armia pancerna gwardii przestała być odwodem strategicznym. A co ciekawe, potwierdza się to, co mówiłem w czerwcu i w lipcu odnośnie tego, że lepiej byłoby dla rosyjskiego dowództwa trzymać. Elementy tej pierwszej armii pancernej w rezerwie. Cały czas ona szachowała ukraińskie dowództwo swoją obecnością. Jak wiemy, ta armia została wykorzystana do kilku ataków na odcinku północnym, które tak naprawdę nic nie dały, ani nie przesunięto tam rezerw ukraińskich ze strategicznego odwodu, ani nie wymusiły jakichś raptownych, czy nawet dość mocnych działań dowództwa ukraińskiego. Natomiast Dowództwo rosyjskie pozbyło się odwodu. Jednostki, tak jak czwarta dywizja pancerna, tutaj została troszeczkę poturbowana w walkach, poniosła straty, musi odpocząć, tak, druga dywizja z elementami 47 walczą nadal na północy i nie uzyskują żadnego sukcesów w tych działaniach zbrojnych. Natomiast strona rosyjska próbuje ratować się w inny sposób, osłabiając inne odcinki frontu, tym razem odcinek kremiennej. Natomiast spodziewam się też reakcji ukraińskiego dowództwa na to, że ten front został tam osłabiony, chociaż nie znaczy, że tam nic nie zostało, bo zostało całkiem sporo jeszcze sił. Natomiast pozwoli to też ukraińskiemu dowództwu na pewne ruszady i spodziewałbym się pewnego przegrupowania też po stronie ukraińskiej no jeżeli chodzi o ten odcinek będziemy tutaj zaporocki oczywiście będziemy też go omawiać bo przesunięcie drugiej dywizji może mieć związek z tym co się tam dzieje i tym co też napisałem w swojej analizie odnośnie odcinka robotyne więc wszystko przed nami słuchajcie przejdźmy sobie na linię frontu odcinek swatowe kremienna zaczynamy jesteśmy na odcinku północnym odcinek swatowe kremienna jeżeli chodzi o ten odcinek frontu Mamy tutaj dalsze działania rosyjskie właśnie na kierunku Sienkiewki oraz w miejscowości Petropawliwka. Bez sukcesów tak naprawdę tutaj działania rosyjskie. Uzdało, udało jej się troszeczkę terenu ziemi, zwykłej ziemi zająć. Nie naruszono tutaj głównej linii oporu. Wojska ukraińskie bronią się tutaj dość umiejętnie, opór jest. Bardzo mocny, natomiast strona rosyjska no, będzie miała dylemat z każdym dniem, bo jak wiemy, część tych elementów poniosło już troszeczkę strat i trzeba będzie dać im albo odpocząć, albo wycofać do, na, na tyły. Jeżeli chodzi o środkowy odcinek frontu, mamy tutaj działania rosyjskie dalej w rejonie miejscowości Nowojiechoriwka. Bez sukcesów, też bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Oraz walki w rejonie, właśnie Torske i w Lesie. Chociaż natężenie tych walk po wycofaniu 76. Gwardyjskiej Dywizji, no zdecydowanie tutaj spadło. Myślę, że czeka nas tutaj przegrupowanie. Rosjanie posiadają tutaj jeszcze szereg jednostek odwodowych. Prawdopodobnie będą one wysyłane albo mogą być wysyłane na południe dla ratowania tej sytuacji. Chociaż też Rosjanie mają świadomość tego, że. Skoro pierwsza armia pancerna gwardii poniosła straty i nie jest tutaj już odwodem, czy nie może być przez jakiś okres czasu odwodem strategicznym, no to trzyma tutaj jeszcze w zanadrzu elementy 90. dywizji pancernej oraz pewne elementy 144. dywizji zmotoryzowanej gwardii, które tutaj też walczą. Sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna na tym odcinku, poprzez to, że, że ukraińskie dowództwo Działa w obronie tak, jak działa, a rosyjskie dowództwo działa w ataku tak, jak działa. Może tak to powiedziałem niezbyt skomplikowanie, natomiast obie strony tutaj mają swoje cele i priorytety. No, reszta frontu wymusza pewne działania, szczególnie dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jeżeli chodzi o odcinek Siewierski, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz sporadyczny ogień artylerii. Nie ma tutaj większych walk. Natomiast pojawiła się bardzo ciekawa notka pewnego generała rosyjskiego, który właśnie nawiązywał do walk pod Jakowliwką, gdzie napisał informację w raporcie, że ukraińskie drony latają cały dzień nad rosyjskimi pozycjami, bombardując je, dając wskazówki, wskazówki artylerii ukraińskiej, która masakruje rosyjskie formacje zbrojne. Natomiast napisał też ciekawą rzecz, i tą rzecz znajdziecie u Arię, który napisał w tym raporcie też, że podczas prób kontrataków rosyjskich, poprzez złe rozpoznanie i problemy z dużym zagęszczeniem, czego unika właśnie ukraińska armia, straty Rosjan w formacjach szturmowych piechoty są bardzo duże. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli pisze to generał i wyciąga takie wnioski, to znaczy, że błędy dalej są, że strona ukraińska potrafi wykorzystać swój potencjał, a tym bardziej potencjał w artylerii i w rozpoznaniu. Słuchajcie, przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim, jeżeli chodzi o północny odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania ukraińskiej 30. Brygady, która działa. Strona rosyjska próbowała ponowić to uderzenie wzdłuż drogi M03, Natomiast spotkało się to dość silnym ostrzałem artyleryjskim całego tego wybrzuszenia. Na ukraińska próbuje tutaj naprawdę atakować szereg różnych rejonów, aby zdezorganizować te wojska rosyjskie, które się bronią. Nie zanotowano tutaj większych działań. Wiemy, że aktywna też jest 77 albo elementy 77 Brygady Aeromobilnej. Więcej, zdecydowanie więcej, dzieje się na południu bo tam walki trwają nie tylko pod Kliszczeiwką i Andriiwką, ale właśnie, właśnie zanotowano tutaj zyski terenowe w rejonie miejscowości Kurdimówka oraz Ozareniwka. to zna na południe. Wiemy, że strona ukraińska przesunęła się tutaj, nie ma jeszcze konkretnych map, które by mogły zobrazować to, co się tam dzieje, natomiast wiemy, że faktycznie ten nacisk ukraiński na tym odcinku frontu jest dość mocny i potwierdza to, to, co powiedziałem o tych trzech miejscowości, Zelenopila, kurdimówka oraz miejscowości Ozaraniwka. te trzy miejscowości są takim ryglem, jeżeli jest to na ukraińska, ten rygiel wyłamie, otworzy mi się tutaj naprawdę dość szerokie możliwości. Łącznie z Andriiwką, Andradiwką i wejściem głębiej w pozycje rosyjskie. Przejdźmy na odcinek Górówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. jeżeli chodzi o ten odcinek, tak, jak mówiłem, miejscowość Ozaraniwka. Mamy tutaj oddziały 28 Brygady Zmechanizowanej, wsparte przez 104 Brygadę Obrony Terytorialnej. Natomiast na pozostałym odcinku frontu bez zmian poradyczny ogień artylerii oraz rozpoznania z jednej i z drugiej strony. Przejdźmy na linię Ato. Jesteśmy na linii Ato. Jeżeli chodzi o linię Ato, wiemy, że strona rosyjska atakowała w rejonie A w Natomiast, co ciekawe, pojawiły się znowu ataki na miejscowość Newskie oraz w rejonie miejscowości Pierwomańskie. Bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Marinka, ponowne walki w tym rejonie. Bez sukcesów dla strony rosyjskiej. No, strona rosyjska stara się teraz bardziej tu chyba nękać, mam takie wrażenie, że te ataki to są bardziej takie nękające, to nie są takie dość mocne, wiemy, że w rejonie na południe od, południowy zachód od Awdiwki, strona ukraińska kontratakowała w tym rejonie i odzyskała szereg swoich pozycji, zabezpieczając tutaj czy tak powiem, drogę zaopatrzeniową z Orliwki do Awdiwki natomiast no, szereg miejscowości ostrzelanych przez artylerię z jednej i z drugiej strony i taki pacik w tym rejonie przejdźmy na Zaporoże jesteśmy na odcinku zaporowskim jeżeli chodzi o ten odcinek frontu mamy tutaj działania strony ukraińskiej która tutaj dość aktywnie dalej walczy, czy atakuje to zaplecze rosyjskie, wiemy, że Berediansk przez kilka dni był bombardowany czy atakowany, natomiast szereg miejscowości na tyłach frontu Zostało zaatakowanych. Szczególnie, szczególne walki toczą się na dwóch sektorach. W rejonie Wełyki. Przejdźmy na rejon Wełyki. Jesteśmy na odcinku Wełyki. Mamy tutaj działania w rejonie miejscowości właśnie dwóch miejscowości, tak naprawdę, bo miejscowości Prytnym, gdzie strona ukraińska prowadzi pewne działania, które mają jej pozwolić, możli mają doprowadzić do osadzenia samej miejscowości garnizonu rosyjskiego, który będzie prawdopodobnie zmuszony do odwrotu. Jeżeli by się to udało, no to strona ukraińska będzie mogła wejść tutaj głębiej. Natomiast walki na kierunku też zawitnym Bażan i na wschód od tej miejscowości mamy tu przegrupowanie, wzmocniła ten rejon, wzmocnił ten rejon, pułk pancerny, pułk czołgów, 218 pułk czołgów ze 127, a możliwe, że nawet to, co z niego zostało, bo wiemy, że przecież wielokrotnie kontratakował, ponosił straty. Natomiast na ten moment tutaj nie ma aż takiego natężenia jak wcześniej było, więc mamy albo pewnie ciszę przed burzą, albo po prostu coś będzie tutaj wkrótce się działo. Przejdźmy na odcinek roboty newerbowe. Jesteśmy na mapie, na nowej mapie tego odcinka. Ta mapa pojawiła się wraz z moją analizą, yy, z podzieleniem sektorów. Które pojawiły się też na wirtualnej Polsce i o czym wspomniał też generał Odziej. Pozdrawiam. O tej mojej analizie, jaką tutaj stworzyłem i zadedykowałem, czy tam przekazałem na Twitterze. Natomiast mamy tutaj wzmocnienie tego odcinka właśnie dwoma dywizjami WDW, dwoma dywizjami powietrzno-desantowymi: siódmą górską, trumową oraz 76 które tutaj została została tutaj przetransportowa, przetransportowana w trybie awaryjnym, aby wzmocnić tak naprawdę ten rejon. Rosjanie co ciekawe walczą na kierunku nowoprokopiwki, która jest broniona. Co ciekawe, ta miejscowość też jest wysunięta jakby przed główną pozycję. Natomiast wiemy, że strona rosyjska wycofała się na kilku kilometrach na główną pozycję, na pierwszą główną linię obrony. Na właśnie kierunku werbowe oraz tutaj na południu, natomiast wiemy, że strona ukraińska uzyskała powodzenie na werbowym. To jest to, co powiedziałem, że sam, sam tutaj samo to włamanie jest wąskie i żeby wprowadzić dodatkowe wojska w rejon włamania, muszą atakować na skrzydłach, żeby rozszerzyć troszeczkę to ten rejon włamania, bo on jest za wąski, jak widzicie. Wchodzenie tutaj naraża wojska ukraińskie na krzyżowy ogień z lewej i z prawej strony, więc muszą go troszeczkę poszerzyć. Natomiast no, działają tutaj ukraińskie brygady, ale to nie są brygady, które działają całością sił. One się rotują, te batalionowe grupy i działają tutaj na zasadzie rotacji. Rosjanie przyznają, że no, w tym rejonie mają duże problemy. Romanow 92 przyznał, że sytuacja na tym odcinku jest bardzo, bardzo trudna. I no ciekawe, ciekawi, ciekawi nas to, jak będzie się rozbijała ta sytuacja, bo jak wiemy, robotyne oficjalnie wyzwolone, natomiast walki toczą się na kierunku Nowoprokopiwka, oczerwate oraz werbowe. Natomiast y, mamy też informacje o y, atakach w kierunku Nowofedorivki oraz wcześniejsze ataki y, na kierunku Kopalni Nastyrianka, choć tutaj. No, ciekaw jestem, bo no, to skrzydło też poprawy prawej, po lewej jest bardzo ważne dla dalszego kierunku działania strony ukraińskiej. Wiemy, że no, do Tokmaku nie jest już daleko, chociaż jeszcze zostało. Sami Ukraińcy przyznają, że pokonali najgorszy teren, jakim może być. Zajęło im to sporo czasu. Jeżeli udałoby się poszerzyć to włamanie i podejść na szerszym odcinku, na pierwszą linię obrony. No to tutaj można byłoby się zastanowić, jak szybko czy, czy strona ukraińska będzie wprowadzała kolejne jednostki. Napisałem, że moment kulminacyjny dopiero przed nami, on będzie, natomiast, choć trzeba przyznać, że no, wiele jeszcze tutaj rzeczy trzeba zrobić. Ukraińskie dowództwo musi tutaj dość solidnie sobie pracować i koordynować pewne działania, aby te wojska były dobrze i sprawnie zarządzane. Co będzie? Wszystko przed nami. Strona rosyjska ściągnęła tutaj, tak jak powiedziałem, dodatkowe jednostki. Ja, w sumie, ja tutaj zbudowałem taką narrację w czytej analizie, że na bazie tych dwóch dywizji można stworzyć grupowania uderzeniowe, które można, mogą tutaj działać na skrzydła ukraińskiej ofensywy, czy to w obronie, czy, czy też w ataku. Zagęszczenie pola walki, ale co też ważne, Świadczy to też o tym, że strona rosyjska naprawdę ponosi tutaj bardzo duże straty i potrzebuje sił, aby wzmocnić ten kierunek. Naprawdę wzmocnić ten kierunek, czym się tylko da, wyciągając jednostki z linii frontu. To nie są jednostki, które przebywały na liniach tyłowych, czy powiedzmy w odwodzie, to są jednostki, które były i walczyły na linii frontu. 76. w kremiennej, 7. W rejonie, właśnie Hersonia, czy to też w Oeszkach, czy też na przedpolu Ołeszek. Słuchajcie, no bardzo ciekawa jest ta sytuacja. Czekam, co się będzie tutaj działo. Natomiast my przejdziemy sobie na odcinek jeszcze hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj działania ukraińskie, które no, działania przede wszystkim z wykorzystaniem dronów oraz artylerii. Ostrzelany rejon Ołeczek oraz miejscowości Pitebne, to jest mniej więcej w tym rejonie. Strona ukraińska tutaj ostrzelała też rejon Nowej Kachówki. Odpowiedziała strona rosyjska atakiem na Hersoń oraz szereg innych miejscowości. Wiemy też, że pojawił się filmik, zobaczycie ten filmik, podniesienia flagi w Daczy przez wojska ukraińskie. Te wojska zabezpieczyły i powiększyły przyczółek tutaj w rejonie mostu Antonowskiego, no, Rosjanie nie są w stanie go zniszczyć. Tak samo tutaj próby zawiodły tego zniszczenia, chociaż ciężko będzie go rozbudować do przyczółka operacyjnego. Jednak teren tutaj jest ciężki dla jednej i dla drugiej strony, więc zobaczymy mniej więcej jak to będzie wyglądało dalej. Wiemy, że strona ukraińska zniszczyła też pod zaliżnym portem. Radar oraz system WRE LIR-2 bodajże. Coż więcej nam tutaj zostaje? Wiemy, że rejon oczywiście Krymu był atakowany przez drony, tak samo jak lotnisko w rejonie Kurska zaatakowane przez około prawdopodobnie 18 dronów. No Efekt prawdopodobnie około 5 samolotów zniszczonych lub uszkodzonych, dwa pancery zniszczone czy prawdopodobnie zniszczone, Natomiast no, kolejny atak na lotnisko rosyjskie. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.